tuż przed godziną 16 na drodze pomiędzy Opolem a Prudnikiem doszło do wypadku drogowego. No, z tych naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Toyoty zjechał na przeciwległy pas ruchu, zjechał nagle i uderzył w drzewo. Niestety na miejscu zginęły dwie osoby dorosłe, natomiast natychmiast została tutaj udzielana pomoc pozostałym osobom, mówimy tutaj o dwójce dzieci. To młodsze dziecko było reanimowane przez ratowników medycznych, niestety nie udało się uratować tego dziecka, natomiast to starsze z obrażeniami ciała zostało przetransportowane śmigłowcem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Tutaj do zakończenia tych wszystkich czynności przed służby ta droga będzie całkowicie zablokowana. Swoje czynności na miejscu zakończyli już te ratownicze, zarówno strażacy, jak i ratownicy medyczni, natomiast teraz do działań weszli policjanci razem z prokuratorem. No i będziemy wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. W tej chwili na miejscu zabezpieczone są wszelkie ślady, jest przeprowadzana analiza tego zdarzenia i oczywiście rozmowy ze świadkami i dopiero wtedy będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę było przyczyną tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Na miejscu zastaliśmy samochód osobowy marki Toyota, który uderzył w drzewo. Trzy osoby znajdowały się poza pojazdem. Tym osobom pomocy udzielali świadkowie zdarzenia. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe. Samochód palił się. W momencie, kiedy świadkowie natrafili na ten samochód, rozpoczęli akcję również gaśniczą.